Szanowni Państwo, znajdujemy się w Urzędzie Miasta w Skierniewicach i rozpoczynamy badania diagnostyczne młodzieży z skierniewickich szkół średnich pod kątem profilaktyki antykowidowej. Urząd Miasta koordynuje ten projekt w ramach strefy świadomych emocji, o której Państwo już doskonale wiecie, że w mieście Skierniewice działa w połączeniu z ekspertami, specjalistami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, specjalnym ośrodkiem szkolno-wychowawczym. Nasza żółta strefa świadomych emocji była i jest widoczna w naszym mieście. Natomiast dziś, proszę Państwa, rozpoczynamy projekt wspólnie z firmą Profi Competence. Witam serdecznie panią Elizę Szwec, specjalistę z firmy Profi Competence, która pośród licznych ekspertów organizacji ogólnopolskich została wyłoniona do współpracy z miastem Skierniewice. Ten problem widzimy i czujemy. Jest on w pierwszym rzędzie, jeżeli chodzi o badanie diagnostyczne skierowane do skierniewickiej nastoletniej młodzieży. I prosiłbym teraz panią psycholog o zapoznanie nas ze szczegółami. Dzień dobry. Faktycznie na zaproszenie pana prezydenta firma Profi Competence dziś rozpoczyna pilotaż badań dotyczących stanu emocjonalnego dzieci i młodzieży w szkołach ponadpodstawowych w mieście Skierniewice. Badanie będzie przeprowadzone wielowymiarowym kwestionariuszem osobowości, który bada 31 obszarów funkcjonowania młodego człowieka, zarówno w szkole, jak i w życiu prywatnym. Narzędzie jest testem psychometrycznym, wystandaryzowanym i daje możliwość kompleksowego spojrzenia na młodego człowieka. Dziś będą przeprowadzane badania w klasach pierwszych dwóch szkół ponadpodstawowych. Dlaczego w ogóle takie badania i dlaczego wśród młodzieży właśnie klas pierwszych? Jeżeli chodzi o problem związany z zaburzeniami emocjonalnymi, z trudnością funkcjonowania w szkole po pandemii, po czasie izolacji, zamknięcia, mamy dziś narastający problem w licznych szkołach, problem związany z trudnościami w funkcjonowaniu, z trudnościami w koncentracji młodego człowieka, w zaburzonym funkcjonowaniu, jeżeli chodzi o emocje. I tutaj bardzo duża ilość destrukcyjnych emocji dotyka młodych ludzi. Niepokój, bezradność, wrogie zachowania, poczucie niższości. To wszystko jest na taką skalę, że właściwie nie ma dzisiaj szkoły w Polsce, w której nie byłoby tematu dotyczącego albo depresji, albo samookaleczeń, myśli samobójczych, albo nawet prób samobójczych. Także badania tego rodzaju są niezwykle ważne i dają możliwość szybkiego sprawdzenia, analizy poziomu tych trudnych emocji wśród młodych ludzi. Dlatego tutaj badanie pozwoli na zrobienie dużego raportu. Raportu stanu emocjonalnego młodzieży w Państwa mieście. Na podstawie tych badań zostaną również przekazane rekomendacje. Rekomendacje dla szkół, rekomendacje dla dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów, również rodziców, którzy będą mogli jak najszybciej zareagować na trudność u ucznia czy trudność u własnego dziecka. Pamiętajmy, drodzy Państwo, że im szybsza reakcja, tym szybszy powrót do zdrowia młodego człowieka i szybszy powrót do normalnego funkcjonowania w szkole, wśród młodzieży, z rówieśnikami, z nauczycielami, z rodzicami również.